Awantura w studiu TVP Info. Niech pan nie kłamie, spięcie w TVP Info. Gil Piątek do Kowalskiego. Niech pan nie kłamie. Awantura w programie TVP. W czasie debaty na temat kryzysu na linii Rosja-Ukraina doszło do spięcia pomiędzy posłanką Hanną Gil-Piątek a Januszem Kowalskim. Politycy posprzeczali w kwestii udziału Niemiec w rosnącym sporze. W programie TVP Info, Woronicza 17, zaproszeni goście dyskutowali na temat kryzysu, jaki ma miejsce obecnie na granicy Ukrainy z Rosją. W czasie audycji doszło do spięcia między posłanką Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni a reprezentantem Solidarnej Polski. Spięcie w TVP. Kowalski o postkomunistach z partii i Hołowni. Emocje pojawiły się przy temacie działań Niemiec w narastającym konflikcie. Jak stwierdziła Hanna Gil-Piątek, część wypowiedzi niemieckich polityków jest niefortunna, jednak nie można ich traktować jako oficjalnego stanowiska tego państwa. Na te słowa zareagował Janusz Kowalski. Nie da się słuchać tej niemieckiej narracji, która płynie z ust postkomunistów z partii Szymona Hołowni, stwierdził polityk. Jak dodał, Niemcy są koniem trojańskim Władimira Putina w NATO. Bezczelnie proponują wysłanie do Kijowa szpitala polowego, były szef marynarki wojennej podważa przynależność Krymu do Ukrainy. A tymczasem totalna opozycja mówi głosem Niemiec, mówił Kowalski. TVP. Spięcie Gil-Piątek i Kowalskiego. Niech pan nie kłamie, do wojny się szykuje przed jej wybuchem, a nie w trakcie, zaznaczył polityk Solidarnej Polski i dodał, że Polska wzorem USA powinna wysyłać broń na Ukrainę. Na słowa krytyki szybko odpowiedział posłanka Gil-Piątek, która podkreśliła, że nikogo nie broniła, a słowa Janusza Kowalskiego są kuriozalne. Niech pan nie kłamie. Nikogo nie broniłam. Mówiłam o tym, żebyśmy prowadzili mądrą politykę, tłumaczyła parlamentarzystka Polski 2050. Narracja Solidarnej Polski, z którą Zjednoczona Prawica ma wyraźny problem, prowadzi nas do konfliktu z Unią Europejską, dodała Gil-Piątek.